Witam Was, moi drodzy. Mamy dzisiaj piątek. Jest godzina 11. Ja przed chwilą nagrałam ten makijaż, który mam na sobie, bo i tak muszę za niedługo się ogarnąć, zebrać i po prostu. Czy za niedługo? Bo za niedługo mam ze znajomą wybrać się na jakieś tam zakupy, więc od razu stwierdziłam, że się pomaluję i ogarnę. I przy okazji właśnie nagrałam makijaż, taki troszkę mocniejszą wersję, piątkową albo sobotnią, jak to woli. Także tak sytuacja wygląda. Teraz będę właśnie nagrywała ten filmik, więc za 2 godziny powinien on być, z 1,5 godziny dobrze pójdzie. Więc tak to wygląda sytuacja na dzisiaj. I jeszcze w ogóle chciałam nagrać jakieś tam zakupy, bo parę rzeczy ostatnio kupiłam, więc zobaczymy, czy mi się to dzisiaj uda. Także moi drodzy, co? Ja się zabieram do ogarniania tego filmiku i później się odezwę, jak będę ze znajomą już jechała na zakupy. Więc na razie. A także jeszcze a propos moich włosów, które wczoraj farbowałam. Są oto jaśniejsze, ale jakiejś tam specjalnej, dużej zmiany nie widać. Ale tak ciut o jeden ton się po prostu rozjaśniły. Ciastko jem. Nic mi się nie chciało, banana zjadłam i ciastka, żeby nie być głodna, ale jakoś mi się specjalnie jeść nie chcę. I szlafrok założyłam na siebie, bo po prostu zimno mi się zrobiło. Także takie rzeczy. Także tak, moi drodzy, ja już się ubieram, będę wychodziła, bo za 10 minut ma przyjechać znajoma. I po prostu jedziemy, zobaczymy. Co się ciekawego dzieje tu i ówdzie. Także się ubieram i muszę tam poczekać na nią przy drodze, żeby już nie musiała tutaj podjeżdżać. Po prostu. Także. Kurde, jakieś mi się zimno zrobiło. Okej. Szaliczek trzeba założyć. Gruby sweter założyłam. Szalik i po prostu rozumiecie powagę sytuacji. Więc tak, posprawdzać muszę, czy mam portfel. Portfel mam, telefon, gdzie ja go dałam. Gdzieś go rzuciłam. Ja dałam telefon. Także ruszamy w drogę, nawet nie wiem, jak może zimna nie ma, czapki nie biorę, może nie zmarznę. Także, a jednak może wezmę czapkę. Po co marznąć, czyż nie? Także wezmę czapeczkę moją, ulubioną. I jesteśmy prawie ready steady. Okej, czapeczka jest. Także biorę torebkę, zamykam drzwi i wychodzimy. Dzisiaj zimno, dobrze, że wziąłam czapkę, bo troszkę przepiździewa. Ale pogoda ładna, bo słońce świeci. Ale poza tym to jest zimno, co widać. Mega zimno dookoła mnie. Także moi drodzy, ja przed chwilką wróciłam do domu. Nic tam nie nagrywałam, bo w sumie nic ciekawego nie było, żadnych zakupów ciekawych i w ogóle. Więc nic nie kupowałam, jedynie co ciekawe kupiłam to. To kupiłam takie różowe lampeczki, bo one były bardzo tanie. A ja mam. Słońce będzie świecić. A ja mam, jak wiecie. A ja mam, jak wiecie, takie różowe dywaniki i kapę, co ostatnio kupiłam. Więc będą pasowały. Czy w środku są żarówki, ciekawe, czy będzie świeciła. I właśnie je dwie kupiłam. I kupiłam poza tym
6 takich kubków śmiesznych z takimi kropkami brązowymi. Znaczy 6, 4 takie kubki, bo one też były takie bardzo tanie. Więc kupiłam takich. Też były w promocji, a są w sumie nawet fajne. Ten brązowy kropki pasują w sumie do mojej kuchni, więc kupiłam je. Słońce mi w czoło świeci. I co już więcej kupiłam? I kupiłam Alenkowi jeszcze. I kupiłam ściereczki do kuchni. 10 sztuk. Jej. I kupiłam Alenkowi taki kubek żółwie ninja, bo po prostu ma fazę na żółwie ninja, więc mu kupiłam taki kubeczek. I to, moi drodzy, jest na tyle. Nic więcej ciekawego nie było. Zimno jakoś takie jest dzisiaj. Niby nie ma dużej temperatury, ale zimno. Jak tam króliczek? Idę królikowi i dam troszkę jedzenia i po prostu wypuszczę go trochę, niech sobie pobiega. I godzina już jest 14:30 takim to sposobem. Także czas szybko zleciał. Jednak jak jest takie zimno, to najlepiej to się w domu siedzieć. Tak, w taką pogodę to na imprezę bym nawet najmniejszej ochoty nie miała gdziekolwiek ruszać. Iść na miasto w sensie. Czapkę mam odbitą. Czapkę mam odbitą na czole. Także tyle jak na razie. Także Alanek już jest w domku z mamą. Przyjmę wszystkie mandarinki, jabłka i po prostu... Ja byłem dodis. No, wszystko lubiłeś. Lio, lio, patalo. Twój kolega dziś płakał w przedszkolu, tak? Wszystko płakał. Wszystkie płakały dzieci, a ty nie płakałeś? No to dobrze. Ja idem, dodis. Także tak, mamy godzinę już za, nie za, tylko 20 po czwartej. Idziemy tam? Nie idziemy spać jeszcze. A propos spania, to idę kawę zrobić. Moją drugą dzisiaj. Także tak. O, rzeczy, ucina jeszcze nie ma. Zaraz mówię, Bolek i Lolek, Alenka. Cienki Bolek chyba. Cienki Bolek. Tak mówił na ciebie dziadzia, cienki Bolek? Nie. Także tak te lampeczki wyglądają ładnie. Jak się światło zgaszone jest, to nie widać. Jaki kolor mają. Jak się zaświeci, to trochę lepiej widać, że to jest kolor różowy, ale jak są zapalone, to też takie się wydaje, że nie do końca one są różowe, ale tak to są. Także się komponują ładnie z moim dywanikiem. Także spoko zakup. Także moi drodzy, powracam do was znów, a mamy już godzinę 10, tak? 10 godzina. Byli u nas znajomi, gdzieś tam troszkę siedzieli u nas, wpadli do nas. Witam was, moi drodzy. Mamy dzisiaj sobotę. Jest już godzina za 5:07. I co? I ogólnie się nic ciekawego nie działo. Ja tak nagrywałam takie parę takich krótkich urywek chyba z piątku, z czwartku. Tak trochę podagrywałam, bo ogólnie... Sorry, ogólnie nic ciekawego się nie dzieje. Dzisiaj, wczoraj byli u nas znajomi, trochę posiedzieliśmy. A dzisiaj to ogólnie nic ciekawego, nagrywałam filmik jeden, siedziałam w domu, obiad gotowałam i takie tam nudne, zwyczajne rzeczy. Także po prostu nic więcej nie nagrywałam. I w ogóle przez te dni, jak miałam wolne, nic tam specjalnie ciekawego nie było, więc takie to trochę nudny vlog będzie. Ale może jutro gdzieś pójdziemy, coś może będzie się działo ciekawszego, zobaczymy jakie są plany, bo jutro Marcin ma wolne, więc może gdzieś się udamy. No zobaczymy, myślę, że w domu na pewno nie będziemy siedzieć. Także tak, tak nasz wieczór się zapowiada leniuchowato. Ja sobie mam zamiar zrobić... zmyć twarz, oczyścić ją i maseczkę zrobić. I taki jest plan na dzisiejszy wieczór. Także tak, Alanek się wykąpał.
Mama się wykąpała, Lanek się też wykąpał. Tata też się wykąpał. Też się kąpał z tobą, tak? Także... Hello, moi drodzy, mamy niedzielę. Spaliśmy trochę, bo jest już godzina 11, dzieciów po 11 spaliśmy. Ale mimo to, że jest dopiero ta godzina, moje kochane dziecko zaczęło zrobić taki bałagan w pokoju, także nie nudził się od rana, po prostu działał ostro. Także trzeba zjeść jakieś śniadanie, ale mi się za bardzo nie chce jeść, bo jakaś rana jakoś nie mam za bardzo apetytu. Po prostu się wody napiję i przejdę do konkretu i napiję się kawy, żebym mnie obudziła. Także tak to wygląda. Jem płatki. Co? Jednak płatki jem, miałam nic nie jeść, ale jednak jem. Co? I czas na kawę. Nie, jeszcze nie. Pierwszą kawę, zapewne nie ostatnią. Także ja już jestem ogarnięta. I mamy godzinę już za 20. Pierwsza. Także czas tak leci. I co, i musimy jechać na zakupy chyba. Także właśnie będziemy się zbierać i musimy jechać chyba na pasztę, bo królikowi musimy kupić troty, bo mu się skończyły. Muszę mu kupić sałatkę, miks sałatek, bo to jest jego ulubione jedzenie. Mamy sałatki! Ale nie taką, on lubi inne. I po prostu... Tata kupił! Trzeba kupić mu coś do jedzenia. Tata i zobaczymy, co dalej będzie się działo. Także taki jest plan i zobaczymy, co jeszcze w trakcie wyjdzie. Jesteśmy teraz w sklepie na zakupach i fajny stół jest w fajnej cenie, więc może go kupimy. Same stoły są. Takie śmieszne różne krzesła, nie? No. Także tutaj są takie same jakby łóżka, stoły, fotele. Mi się podoba. Jest niedrogi, bo kosztuje w sumie 3695 z czterema krzesłami, albo białymi, albo czarnymi. Myślę, żebyśmy wzięli czarny. No. Także idziemy jednak na jakieś chińskie jedzenie, chociaż tu marudo to się nic nie da. On tak pomarudzi co chwilę, nic mu nie pasuje. I później pójdziemy zapytać się z tym stołem, czy ta promocja trwa dłużej, czy... Tak moje jedzonko wygląda. Chińskie plus kawka, mleczko. Jemy. Nagę jedaka. Zamknie. Na blalanku? Jest
jesteśmy teraz na placu zabawy Polankiem. I Anna jak się bawi, ja chwilę powiedziałam pyskatowa, ale niestety nic ciekawego nie było, niestety, albo to nic mnie nie urzekło. Więc teraz siedzimy, czekamy, oszalamy się po bali i pójdziemy kupić roty królikowej, tam to siedzenie dla niego. Ma z tym żółwiem ninja. To nie wygląda to. Chodziło za bardzo. Tak, że po prostu siedzimy, czekamy jak w tym futrze, jak to najmniej, co tam się zrobiło. Senność nas ogarnęła, kawa by się przydała. Senność nas ogarnęła, wypiłam tam jedną kawę, ale... Przyjadłem. No to jak ty tyle podejść robiłeś do jedzenia, to mnie to nie dziwi. Chyba smakowało mi, nie? No, także po prostu... Ale jest pobudzony na maksa po prostu. No, ale czuję, że jak tylko wyjdziemy... Alan! Slutka! Hej! Właśnie bił od siebie chłopczyka z koszyku. Pobudził się i on myśli, że on jest żółw ninja. Także troszkę mu się w głowce poszedł. Goi się? Nie wiem, po czym się pobudził, tak? Bo tylko kupiła dzisiaj. Nie wiem, kto chyba pobudził. Ale mogę się boić, że jak wjemy do wózka, to zaraz nam padnie. No. Także tak, zamiast spać w domu i żeby rodzice mieli chwilę spokoju, to on, tak, to on zdrzemnie się w trakcie drogi, a później tylko jak się drzwi otworzy, obudzony i gotowy do dalszych akcji. Nie da mu się spać. Tak, zobaczymy. Także jeszcze chwilę posiedzimy, może będziemy się zbierać, bo już po prostu potrzebuje kawy. Mój organizm potrzebuje kawy. Pobudzenia. Jak to wygląda teraz? Nasza sytuacja. Worki pod oczami tradycyjne. Chyba nawet nie ma gdzie iść i co zaszaleć. Kupić coś ciekawego, więc ciekawego nie ma. Muszę siedzieć. Gdybyśmy pojechali do Ikei, to bym widziała, gdzie pójść. Nie na pewno, gdzie mamy w dalszym ciągu w centrum jesteśmy. To jest w ogóle godzina? Nie wiem, po trzecie? Nie. Po trzecie, myślę, że nawet później trochę. No. Już zmrok zapadł, a my dalej jesteśmy. Czwarta. Czwarta, za 15:15. Za 15:15 i idziemy teraz jeszcze tylko kupić królikowi troty. Może coś nam jeszcze do jedzenia, bo będziemy wracać do domu, bo już późna godzina. Ale brzydki, długi, taki normalnie jak wąż. Takie ryby dziwne są. Tego mam. Jeez. Także my dopiero wracamy do domu, jest normalnie późna godzina, zmrok, zapad, wszyscy już dawno śpią, a tak na serio to już jest 4:30. Jak jest 4:30? Przed 5:00. Jak jechaliśmy tym autobusem 20 po? On jedzie 30. Spasz ty? No. Okej, okay. Jest godzina 4:30. I właśnie dopiero wracamy w końcu do domu. Tyle czasu nam to zajęło. Wszystko. Ale kupiliśmy to, co trzeba, więc... Alan drzemkę łapał. Alanek już oczywiście drzemkę tradycyjnie łapał, ale nie pozwoliliśmy mu na to. Może pójdzie wcześniej spać. Także tak wygląda sytuacja na chwilę obecną. Mówię, to...